Cześć, witam wszystkich subskrybentów. Co dzisiaj robimy? Idziemy na eko-śniadanie, będziemy jeść dobre, wegetariańskie rzeczy. Pokażemy Wam, co wziąć na takie śniadanie, żeby było jak najbardziej no waste. Ja już mam swoją butelkę z wodą. Zobaczymy, co dzisiaj dobrego nas spotka w parku. Jedziemy oczywiście na rowerach. Do zobaczenia w parku! Witamy znów naszych subskrybentów. Jesteśmy w Parku Śląskim. To jest Rozarium, tutaj jest śniadanie na trawie, które się odbywa zawsze w sobotę w wakacje. Przyjechaliśmy na rowerze. Jestem głodny. I robimy taste test. Robert zamówił oraz ja wrapa z omletem. Przepraszam, cieknie mi. Przepraszam, Robert. Jeszcze raz. Co się dzieje? Cieknie mi. To jedzenie pochodzi z restauracji, która się nazywa Kolorowy Talerz, która jest chyba. Oprócz tego jest też luzem z Chorzowa, można sobie kupić rzeczy do śniadanka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się ponownie na śniadaniu na trawie. Co macie ciekawego? Same dobre rzeczy. Nie no, mamy... Tu akurat są słone przekąski, więc to jak się wychodzi ze śniadania na trawie, to można ze sobą zabrać do domu na wieczór. Olimpiada się zaczęła, to w sam raz. Orzechy. Suszone owoce, granole i płatki, i to jest ekstra opcja, ponieważ można u nas wziąć miskę z otrębów, zalać mlekiem albo jogurtem, które też mamy, i potem ją zjeść. What? Ekstra, naprawdę! Wrapa jemy? A, to dlatego mi tak ciekło, bo ten wrap taki mokry. Mega dobry. Wrap, omlet, warzywka. Tutaj wszystkie rzeczy są oczywiście wegetariańskie. Oprócz tego wzięliśmy sobie racuchy z jabłkiem, które, jak już zauważyła Gosia, są tłuste. Gosia mówi, że racuszek ci przesiąknął na tłusty talerzyk i ten talerzyk jest przesiąknięty. Wiesz co, jakbyś wzięła na swoim pudełeczku, to nie miałabyś takiego problemu. Wiesz, nie wierzę. Są prawie tak tłuste jak ja. Tłuste. Mega tłuste. Robert, weź ocen tłustość tych racuchów. O Jezus. Aż ucieka, nie? No, o rany. Ale dobra. Dobrze. Dobrze. Jeszcze chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Oczywiście mamy swoją kawę w swoich termosikach, bo taka nam smakuje najbardziej. Bardzo dobra kawa. A oprócz tego trik na lato, tutaj mamy naszą wodę z domu przefiltrowaną, w środku są kostki lodu w butelce termicznej i ona będzie bardzo długo zimna. Jak już jesteśmy z Małgorzatą influencerkami, chciałabyś mi powiedzieć, jakie dzisiaj mamy na sobie ubrania, jaki jest nasz outfit of the day. Proszę, Gosia. Ja posiadam na sobie sukienkę bawełnianą z Vinted długą oraz super ekstra bawełniany na serio sweterek, też z Vinted, w sensie wszystko opowiem ci, taki deal zrobiłam życia. I na stopach buty Crocs, również z Vinted, ale po prostu są super i jak je założyłam w czerwcu, to już tak, jestem tylko w tych butach. Czyli Gosia, jesteś Vinted girl. I do tego minimalizm. Ja bardzo dobrze z czegoś, ona jest cała Vinted, ja niestety dzisiaj nie jestem Vinted, jestem trochę fast fashion niestety, ale nie każdy jest idealny, żeby nie było, że jestem hipokrytą na YouTubie. To jest bluzeczka z szachownicy, a i moje nowe spodnie z Kerfa, oczywiście poliestrowe i Crocsy, Crocsy. Crocs team! Tak. Crocsy najlepsze!
temperaturze. Testuję kawę, którą Gosia kupiła. Co to jest? Flat white? Flat white, no. Chcę zobaczyć to. Nie no, spoko jest ta kawa. Co? Może ja już się odzwyczaiłam od... ja się już odzwyczaiłam od kawy mlecznej i takiej tradycyjnej. My teraz po prostu pijemy inne. Ale gdybym nie miała swojej kawy, to myślę, że jakbym bardzo potrzebowała kawy, to byłabym zadowolona, no. Okay. Ale Robert nie. Chciałam również wszystkim przypomnieć, że smarujemy się filtrami na wakacje, Gosia. No ja niestety nie jestem posmarowana. Ale jakby co, to tam są do kupienia takie fajne filtry wegańskie. Serio? Ale serio? Serio są. Ale tam masz taką bladą buzinkę. No ale się nie posmarowałam. No. Znalazłam sposób, żeby nie mieć tłustych paluszków, jak jemy tłustego racucha. Trzeba sobie wziąć swoje sztućce. Chciałam również powiedzieć, że będę tutaj niedługo trenowała jazdy na rowerze, bo chciałam wziąć udział w przyszłorocznej olimpiadzie letniej, która się odbędzie w Paryżu, w kategorii jeżdżenie na rowerze po parku. Czy macie za mnie kciuki? Gosia? Ej, ale to jest serio? To się serio istnieje taki konkurs? Gosia? Serio istnieje taki konkurs, bo teraz zgubiłam. Ty powiedziałaś z taką powagą. A nie? Co robi się również na trawie w parku? Ja będę czytać. Ale ty masz ładne. Dostałam od mojego męża. Piękne. A co wy będziecie robić? Ma drugą taką granatową. A co ty będziesz robić? Ja będę leżeć na kocu. Ja będę grał w gry. A ja będę czytał o komiku Monty Banksie. Komiku Ereniemego. I będę pił kawusie. Życzymy wam również udanych pikników letnich, bez plastiku. Udanego wypoczynku! Bez papierowych talerzyków tłustych. Bez papierowych talerzyków. Hello? Myślałem, że ujęcie spod bródka będzie najlepsze.